Ja cię! Zawodowiec po prostu. I po prostu wiesz, tam chłopaki gdzieś tam latali, biegali, nie? A ja brałem szmatkę, pastę same i czyściłem szprychy. No bo mu głowica poszła, nie? No, wszystko, no. No to ma głowicę do wymiany, korbę do wymiany, cylinder, tłok. No zbierało się tego, nie? Wszyscy mam zmieniony, bo na tym starym na gumie jechałem i niestety... Tak? Na gumie jechałeś? Popatrz. Ja był po prostu już sprężyny stare i pękły, nie? Aha. No, widzę, że masz fajną stopkę. No. Jednak masz, a mówiłeś, że nie masz. Ale to ze sobą przywiozłeś ten kołek? No, no. Zaj. Trenuję trochę hoboi, jadę na spotkanie z widzem. Widz mi napisał na stronę Blegopso i już tam pewnie czeka. Napisałem mu, że będę za 20 minut. Sędziarz już pojechał, potrenował trochę, już się pewnie nie boi górek. Wiem mniej więcej, o co chodzi. A to hobo. No to jest trochę trudne. Ale mi wychodzi. Ale trochę gaśnie. Nie w punkt dodany gaz. Ale fajna sprawa, naprawdę. Polecam każdemu. Ale bajer. Tego gazu naprawdę musi być mało. Ale bajer. Ja się nauczę tego. Pięknie. No podstawy są już. Super, zadowolony jestem. Dzień w dzień potrenować. Większość z was jeździ motocyklami i zaczynało od młodych lat. I powiedzcie mi, dla Kuby Moto, jak już ogarnie MRF-ę, to długo będzie to ogarniał. Ale jak ogarnie, jaki następny motocykl? Jak to jest z tymi KTM-ami w niższej pojemności dla dzieci? Czy to są tylko dwusuwy, czy też są czterosuwy, bo nie orientuję się w tym. A jak wy się znacie, bo widzę, że się bardzo dobrze znacie na tematach motocyklowych, to proszę właśnie o podpowiedź. Niebawem robimy właśnie wyprawę, bo taki motocykl. Także już zapraszam na nowe odcinki i przygody z podróży. Pokażę wam też cały sklep. Ja nie mogę jeździć do takich sklepów, bo zaraz chory jestem.
tyle tego jest i wszystko fajne, nie? By się chciało to, 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 tamto. Trzeba czasami wybrać, co? Czy to sobie teraz kupię, czy tamto kupię? Rękawice rozwalone. O! A oszczędzam, bo może coś innego się kupi. A tą górkę, co Sława tam pokonuje, też tam planuję sobie po prostu takie podjazdy cały czas robić na tej jednej górce. Ma fajny pion, w miarę wysoka jest, do treningów jest idealna. No, tylko trzeba zawsze tam z kimś jechać, samemu nie ma co. Jest. Widownia moja najlepsza. Mam dla niego moje wlepasy. Ktoś mi napisał kiedyś, że traktuje te wlepy jak nie wiadomo co. Wcale ich tak nie traktuje. Ale mi się wydaje, że do wygrania za free to jest fajna rzecz, tym bardziej, że moje są dobrze zrobione, nie ścierają się tak szybko. Jedzie! Siema! Siema! Jak? Dobrze. Rometem jeździsz? No. Takim jak ja miałem. Z którego roku on jest? On było, nie wiem, nie wiem teraz dokładnie. Ale chyba starszy model, co? No, no. Chociaż nie, no wszystko jest to samo. No przymiegowy, nie? Tylko lampę, no, lampę chyba wymieniony. Zmieniłeś, tu zmieniłeś, tak? No. Rama jest też inna chyba, mi się wydaje. Rama nie, rama oryginał. Oryginał. Stopy są te same. Siedzenie, lampa z tyłu, no aby się wszystko zgadzało. Wydech też, oryginał. No, no. Na kole jeździsz? Ciężko, ciężko. Ciężko, nie? No zwłaszcza tego wyrywać to jest w ogóle. Hamulca nie masz z przodu? No nie, nie. O kurde. Mam coś dla ciebie, to ci dam. Wlepy ci dam. Chcesz? No. Z daleka przyjechałeś? No, 20 km. O, chłopie! Okolice Kijewa, nie? Ło, taki kawał, żeś przyjechał? No. To faktycznie. Kurde, to wyprawa dla ciebie, nie? W taką pogodę, wiatr, nie? Patrz, słuchaj, dam ci takie kolorowe, to są ostatnie z moich tych i poczekaj, jeszcze dam ci te czarno-białe. Też mi się już kończą.
Kurczę, może nie mam już tych czarno-białych. Czekaj, ściągnę rękawice, bo to żeś ładny kawał szmat drogi przyjechał. A jak ci się kanał widzi? No dobrze raczej, nie? Raczej dobrze? No. Zobacz, tych nie mam za dużo. To są dwie. Coś kurczę, nie wiem. Tu są jeszcze, patrz, jeszcze mam. Co? No, to przylep od razu. To sfilmuję, będzie wiadomo, że przykleiłeś. No, pali mi się tu lampka? Na czerwono pali się, dobrze. Coś chcesz wiedzieć? Dowiedzieć się? Co? Nie, był sędziarz jeden, ale to go trochę pouczyłem, wiesz, na polu. Trochę sobie pod górki podjeżdżał, 50-ką. Trochę pozjeżdżał, trochę popróbował jedną ręką skręcać, żeby trzymać pozycję na motocyklu, no i pojechał. I tak nikogo już nie ma. Ode mnie chłopaki pojechali gdzieś tam na pakość, na jakieś górki. Zobaczyłem na filmie taką jedną górkę i mówię sobie, taką małą to tam nie jadę, nie? Wolę sobie potrenować. Na poligonie jest dobrze, nie? Tam. No. To Kijewo w jakim kierunku jest? Co? To Kijewo w jakim kierunku jest? No tam zaraz przed tym poligonem, tak jakby jechał od Suchatówki, to tam jak jedziecie na poligon, to na Kijewo by odbił w prawo i by był, nie? Aha, aha. Tam Warzyna, Kijewo. Aha, aha. Dużo macie tam motocykli w okolicy? No nie ma tak zbytnio. My, no niedawno tam jeździli chłopacy, nie? Ale teraz już tak to sprzedawali. I widzisz, i człowiek się cieszy z tego, co ma, nie? No. I że możemy pojeździć. I to jest piękne, nie? Po prostu. No. Nie wiem, jeszcze mam topera w chacie, ale nie zbyt się na nim jeździ. Aha, aha, aha. Lepiej tym. No. Pewno wiatr to cię zawiewał, co? Trochę. Dobra, zrobię parę gum, jak tego poczekasz. No, wiesz co, jak tam po środku będzie po lewej stronie taki asfalt, taka wysepka, to tam sobie wjedź, dobra? Dobra. O, i zapalił na pycha. To mi się podoba. Kurczę. Masz to, co masz, szanujesz, cieszysz się. To jest fajna sprawa. Jak tu do takiego chłopaka nie przyjechać z sercem motocyklisty? Właśnie o to chodzi. Ja potrenuję, on zadowolony. Powiedz, a na krosie byś chciał jeździć? No myślę, coś zacznę, nie? Ale muszę kupić, nie? No. Fajna sprawa, wiesz? No,
miałem kłada 150, ale zatarłem. O kurde, to trochę tych sprzętów co ty miałeś. Od dawna oglądasz mnie? Tutaj gdzieś dwa miesiące. O! Jak trafiłeś? Tutaj oglądałem chyba projekt z Enduro Cross i tam się wyświetliło, nie? Aaa, to macha Jarka. Dzięki Jaras. Właśnie przed chwilą z nim gadałem, wiesz? No. A ty masz tam blisko te lasy, nie? To wszystko, tylko tam nie wolno jeździć, nie? No niby czy nie? No nie wolno. Jest kłopot, nie? No ale co zrobić? To nie, tamto nie. Tu nie, tam nie. Mówię, że trochę to każdy będzie musiał sobie kupić swoje pole. No, a niektórzy to tak by chcieli. Gdzie? Nawet nie, bo jak kupisz pole, a będziesz hałasował sąsiadowi na polu, to też będzie źle. Nie wiem, kosmos czarny. Jeszcze trochę jeździć. Nie, no masz centralną, nie? To jest ogar czy romet w końcu? Ogar. Ogar, kurde, to nie taki jak ja. No właśnie, bo coś mi nie pasowało, bo one tutaj miały, ja miałem inaczej ten gaźnik. Wiesz? No. Romet. No ale to jest czeski się. No wiem, ja miałem u góry tutaj, nie? No to to był film swoje. Ja ci tam, tylko że szła rura, taka rura. To było temu, że nie pamiętam. Ale siedzenie jest podobne, twarz jest to samo. No tak, bo to jest w częściach tylko siedzi. No, zderzak, no, rura, sprężyny. I co, jakie najczęściej naprawy tutaj masz przy nim? Tak teraz na razie nie mam żadnych napraw, bo ja go robię, nie? Często. Aha, aha. Silnik w tamtym roku łożyska był robiony, w tym roku cylinder wymiana. Ten przód mam zmieniony, bo na tym starym na gumie jechałem i jeszcze teraz. Tak? Na gumie jechałeś? Popatrz. Był po prostu już sprężyny stare i pękły, nie? Aha, aha, aha. O, widzę, że masz fajną stopkę. Nie. Jednak masz, a mówiłeś, że nie masz. Ale to ze sobą przywiozłeś ten kołek? No, no. Zajebiście. Ale zajebiście to nie jest klnięcie, nie? Nie, nie, to nie, bo to nawet ci politycy mówią. Dałeś mi się goznąć? No, tylko że on gaśnie, nie? Bo on po prostu... O kurde! To poczekaj, to skończę palić. No, czałujesz na nim jeździć. Dobra, no jak na moim jeździłem. Chociaż tam był... Aha, bo tutaj nie mam hamulca, tak? Mam tu hamulec, czy to silny. Sprzęgło działa? Działa, działa. Mocno? Nic się nie stanie jak mocno na dusza? Nie. Dobra. Wiesz co, powiem ci tak. Jak miałem Rometa, nie? To co, Robert? Spadam. Dzięki, że przyjechałeś. No i teraz do zobaczenia w tym, w terenie. Trochę bez tej szyby to wymarzłeś, kurde. Przewiało cię. No widzę, cały czerwony jesteś. So. Gogle sobie jakieś skombinuj. To kask będę musiał mieć. No, i kask, no. To nara, odpalaj brykę. Właśnie tak się zapala.
Odprowadzę go kawałek. O kurwa! Zajebiście! Jest mistrz świata. Jeszcze raz! Dawaj, dawaj! I co, można? Można. Tylko technika. Pięknie ci to wyszło. Super. Zabrakło, ale kurde jest, naprawdę Robert jest mocarz. Ja cię! Zawodowiec po prostu. Nie sztuka jest mieć dużą moc. No fajnie, fajnie jeździ. Super. Pojechał.